został zlikwidowany jako nauczanie mniej więcej na początku Sasów. Panu się wydaje, że y, powiedzmy Wazowie czy tak dalej to byli królowie Polski, tak? Nie, to byli lenicy Habsburgów, dlatego, że w tym czasie y, Szwecja, jak Saksonia należała do cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego, którego cesarzem był Habsburg. To jak może być służący y, królem w Polsce niezależny, jeżeli tam jego majątek ma Ktoś inny trzyma. Całe to mówienie u nas o królach elekcyjnych jest fikcją. To było wprowadzanie agentów Habsburgów. Dlaczego Wazowie myśleli, chcieli te konflikty się zaczęły z Ukrainą? No przecież to jest proste. Turcy, 2 miliony 300 tysięcy kilometrów kwadratowych, 30 milionów ludności, zagrażały Habsburgom. Posiadło się Habsburgów. W Wiedeń w ogóle to jest mała klitka, to, to jest takie tam państewko sobie, nie? Austria cała. No to kogo można było napuścić? No dużą Polskę. No to trzeba było obsadzić tron i wypuścić tych kozaków. No ten pan myśli, że Chmielnicki, to co? Przyszedł sobie Chmielnicki do nasić do Zaporoża, czyli do czegoś w rodzaju legii cudzoziemskiej, bo to tak ten czas było, i powiedział: Wiecie, chłopcy, baba mnie opuściła, odbił mi jakiś facet. Ją. Chodźcie, pomóżcie. Wie pan, co by się działo? Nie wiem, czy by mu nogi z dupy nie wyrwali. No, jak w ogóle możliwe, żeby przyjść do takiej bandy samców i żalić się, że mu babę ktoś porwał? No? To, co Sienkiewicz pisze. To jest niemożliwe. Ale Chmielnicki miał torbę z dukatami, którą dostał z Anglii. A Anglii zależało na tym, żeby tutaj doszło do wojen. I stąd, na przykład, jedyny w tym czasie przypadek znany na świecie, że poseł wenecki z całą zawsze walizką pieniędzy Władysławowi IV dawał na zbrojenie i zakup czajek dla Kozaków. Polska była. Tak związana handlem z Turcją, że absolutnie o wojnie nie myślała. Po co? Jeżeli my im sprzedawaliśmy i dostawaliśmy. Ole Pan to Pan słyszał? Bitwa na Morzu tym, Śródziemnym z Turkami, gdzie wygrała wielka wiktoria, była włoska. Ale szable Turkom my kupowaliśmy, my dawaliśmy, znaczy nie kupowaliśmy, robiliśmy i sprzedawaliśmy. Doskonały interes dla nas. Oni się bili, my zarabialiśmy. I dlatego Habsburgowie nas wykiwali i wprowadzili do wojny z Turkami, na co straciliśmy jedną trzecią kraju. A oni się obronili. Przecież ten idiota sobieski przeprowadził nie tylko, że stracił część armii, bo to szlachta była głównie w armii, czyli ta istota, która prowadziła, ale jeszcze przywlókł na kresy cholerę i spowodował epidemię. Oni już w tym czasie mieli Anglię zajętą przez tę kompanię wschodnioindyjską, czyli zarówno India, jak i Chiny już były w zakresie działania Anglików. Anglicy mają bardzo sprytną politykę. Powstaje tak zwana kompania, czyli prywatna inicjatywa, która anektuje jakiś kraj, wszystko jedno w jakiś sposób i tam robi interes, czyli burdel. Jak zaczynają no jakby to powiedzieć, działać zupełnie bezprawnie, już nielegalnie i dany kraj się burzy i daje skargę do królowej, to królowa mówi, ależ to on działa na waszym terenie, zlikwidujcie ich a oni po prostu wyjeżdżają do Anglii z tym bogactwem i mogą sobie spokojnie żyć, królowa bierze 30 do 50% za to do dzisiaj to jest dzisiaj tylko to się inaczej nazywa, to znaczy jest Mołdowia, taki kraj fikcyjny, ale angielscy jakby to powiedzieć, wiedzieć prawnicy oskarżają jakąś spółkę, która istnieje teoretycznie w Mołdowie, że jest im wina 500 milionów na przykład dolarów. I co się dzieje? No, odpowiedni sędzia w Mołdowie zatwierdza to, że tak ma wypłacić ta spółka. Spółka przynosi walizkę dolarów do sądu. Sąd przekazuje to do banku na przykład w tej Rydze czy tam gdzieś w Litwie, a bank Litwie już oficjalnie przekazuje do Anglii 500 milionów. A skąd są miliony? No z handlu z narkotykami. Już trzeba brać jakoś te pieniądze. W Anglii są takie y, domy, w którym w jednym domu znajduje się 1300 spółek. I one tylko żyją przez okres wydostania tych pieniędzy, potem się oczywiście likwiduje taką spółkę i tak dalej. Jeden dyrektor jest y, dyrektorem 300 spółek. Scotland Yard to już odkrył. Ale że na końcu siedzi królowa, więc sprawa jest cisza. A to jest pranie pieniędzy, nic więcej, bo handel narkoty... Anglia istnieje na handlu narkotykami od co najmniej 200 lat. Całe te wojny opiumowe i tak dalej, to był handel narkotykami, nic więcej. I pieniądze szły do Anglii zawsze. Dlaczego po 1945 roku nie rozparcelowano ziemi tutaj dla chłopów? Wszystkie majątki sztacheckie rozparcelowano. Natomiast w 1992 roku, jak likwidowano pgr -y, skąd powstały pgr -y w ogóle? Po to, żeby tą ziemię Niemcy trzymali. Gdyby te niemieckie majątki nie przejęły PGR-y, a miał stał chłop, po no 20 hektarów chociażby, to by był problem ich wywalić stamtąd. A tak oni sobie mają PGR-y. Cimoszewicz, czyli agent GRU, likwidował w jednym dniu w 1992 roku, przekazując je rzekomo agencji ten, a agencja je przekazuje dalej y, jakimś spółkom, jakimś kolendrom, jakimś czymś, a z tyłu zawsze stoi Niemiec. Bo Niemcy ustanowili prawo, że jak ktoś kupuje ziemię tutaj, to dostaje ją na 5 lat, y, to znaczy dostaje kredyt darmowy bez procentu i jeżeli po 5 latach okazuje się, że on zagospodarował, to to umarzają mu. Słupskie, koszalińskie to były Pegery po 4-6 tysięcy hektarów. I wszystko dostali obcokrajowcy. Polak nie mógł dostać więcej niż 1000 hektarów, jeżeli w ogóle chciał. I najczęściej to było w ten sposób, że y, musi to od razu kupić. Nie może wziąć w dzierżawę na tym. A tam, gdzie dostawali w dzierżawę. Mało tego, w samym Gdańsku powstało 11 kancelarii y, y, tych y, adwokackich, które wykupywały mieszkania, bo Gdań został zniszczony, ale w, po 1945 roku, w czerwcu dopiero i został zniszczony i odbudowany przez prywatnych właścicieli po 1954 roku i te mieszkania mogli w 90 latach wykupywać ludzie. Powstało 11 kancelarii, które przychodziły do takiej babci, bo to już najczęściej były starsze osoby, że na przykład mieszkanie jest 90 tysięcy, to na dostanie 120 tysięcy gotówką, no to babcia się ucieszyła, że wnukowi będzie mogła samochód kupić, czy tam coś innego, nie? <laughs> babcia po 5 latach umierała, wnuk przychodzi po spadek, okazuje się, że nie ma żadnego spadku, babcia wszystko da bankowi. A te kancelarii są niemieckie. jest wykupiony. Jak pan przejdzie się długą, to wszędzie na sprzedaż, na sprzedaż, na sprzedaż, wszystko. Nas się podwójnie oszukuje. Konferencja poczdamska w 1945 roku była zakończeniem, ale tylko i wyłącznie działań wojennych. Nie była podpisana z rządem niemieckim. Rządem niemieckim była dopiero we wrześniu podpisana pokój i miała wolne miasto Gdań zostało przyznane na 50 lat pod jurysdykcję polską. Jurysdykcję. 50 lat minęło w 95 roku, i dlatego się Rosjanie wycofali, bo już było wszystko wiadomo, nawet zrobili to dwa lata wcześniej, ale w tym czasie senat Wolnego Miasta Gdańska, który się znajduje w Niemczech cały czas, wystąpił do ONZ-u, że no skoro układ się skończył, to oni chcą wrócić na swoje, tak jak Monako, czy tam San Marino, czy jakiekolwiek te inne księstwa, które zostały. I to była konferencja Mocars w Podżdamie, tak to się tak u nas mówi, nie? tylko że tej konferencji już nie ma. No to był pewien szkopuł prawny, jak to przerzucić. No i stwierdzili, że Rada Bezpieczeństwa to jest dokładnie to samo. Czyli nie musi Zgromadzenie Ogólne ONZ to zajmować się, tylko wystarczy Rada Bezpieczeństwa. Bo Rada Bezpieczeństwa to są te same kraje, które były w 1945. No i Rada Bezpieczeństwa uchwaliła, że tak, że Wolne Miasto Gdańsk będzie w 16-17 rok. Czyli za rok do dwa. Ja w 95 roku zadałem pytanie ministrowi, który był tutaj w Gdańsku w nocie, czy spotkanie odbywa się w Gdańsku, mieście polskim, czy w wolnym mieście Gdańsku. I pan minister mówił, i podałem te przyczyny. I pan minister powiedział, no trzeba mieć nadzieję. Natomiast nie można powołać państwa na tej przegrała Ukraina. To znaczy nie przegrała, bo to było celowe. W 94 roku powołano Ukrainę. Ale nie zarejestrowano jej formalnie w ONZ i ona nie istnieje. Czyli to, co dzisiaj się dzieje, to się dzieje w państwie rosyjskim nadal. Bo państwo rosyjskie graniczy z Polską według ONZ-owskich i wszystkich praw. Czyli to, co nam wmawiają, że tam jakieś wybory, i tak, to jest wszystko fikcja. Bo prawnie to nie istnieje. I tak samo ja nie wiem, czy można powołać takie prawo, na przykład, to jest spółka. I czy spółka nagle może się podzielić bez zgody rady nadzorczej? Nie wiem. A jeżeli spółka się nie może podzielić, bo rada dozorca musi wydać, to wszelkie te działania mają, tak jak Ericha Steinbach, ta z tego ziomkostwa. no ona działa, ona jest finansowana, bo to służy polityce długotrwałej, ale to nie ma znaczenia. Zawsze można powiedzieć, że to jest prywatna sprawa pani Eriki. Zgadza się? Takich poszkodowanych zgłosiło się do mnie do muzeum, że byli właśnie torturowani. Yy. Elektrody, narkotyki, takie rzeczy. Ale ja nie mam y, jak, żadnego jakiegoś potwierdzenia. Próby dotarcia, na przykład do lekarzy, którzy to, bo skąd są takie nagłe na gwałtowne wzrosty ten, że był jakiś facet, a potem nagle jest profesorem. Skąd? Na to nie ma dowodu, że nie, jego dorobek naukowy nie wskazuje, że on cokolwiek robił. A nikt na ten temat jeszcze nie mówi. Wszyscy się boją? Ale na przykład. W Gdańsku, y, Łączka jest znana, nie? Warszawska ta, to, to teraz się dzieje. A w Gdańsku była taka sama. I cisza, i nikt nie może mówić. I mamy IPN przecież. A na końcu ulicy, dzisiaj się nazywa to generała Halera, a dawniej Marksa, y, po prawej stronie przed cmentarzem znajdowała się Strzelnica. Najpierw to była szczelica taka KPK, tam potem, potem łucznicy i tak dalej. A tam rozwalali jeszcze w 49 roku ludzi. Przyjeżdżały samochody, rozwalano ich, a obok był cmentarz i kopano. I co zrobiono? Na miejscu cmentarza wybudowano sześć apartamentów, moców. I już nie ma śladu. Kilkakrotnie na terenie szpitala tak zwanego MSW, czyli, czyli dawniejszego szpitala Kopernika znajdowano zwłoki. I zawsze było, że no tak, ale to niemieckie, bo tam jakiś pas znaleziono. A od, że to niby szpitalne zwłoki, i nie, Niemcy ich chowali. A od kiedy to w szpitalu leży w pasie? W szpitalu, jak leży, to leży w piżamie albo w koszuli, nie? a nie w butach czy niemieckim pasie. Więc widać wyraźnie, że ktoś podpuścił i wrzucił. Tym bardziej nikt pasasku żadnego nie wrzucał do grobu, bo po co? A to były widocznie zwłoki rozwalonych w latach 40. ludzi. Proszę państwa, trzeba zacząć od początku. Kto stworzył tak zwane Sowiety. Sowiety zostały stworzone za 20 milionów dolarów Wartburga Kena Oppenheimera i 10 milionów Wartburga niemieckiego to widzieliście państwo kiedykolwiek złodzieja, który by skradł i oddał? Przecież jeżeli oni stworzyli ten kraj i przejęli... To co prawda to nie, to nie są Romanowowie, bo ona się mówi, że Mikołaj i tak dalej to Romano, dynastia Romanowych. Proszę przeczytać książkę Gąsiorowskiego Królobójcy i dowiecie się, że Romanowowie wymarli tam w XVII wieku, a ta cała reszta to już jest niemiecka dynastia. Przecież Katarzyna y, 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 pierwsza i druga to były Niemki, a nie żadne Romanowny. Generałowie typu Suworow czy Dybić to byli generałowie niemieccy, a nie żadne tam rosyjskie wojsko. Yy, czyli stworzona została przez obcokrajowców, mówiąc generalnie. Yy, elektryfikacja kraju była robiona przez General Electric. Yy, co tam jeszcze było? No właśnie wszystko. Ja nie znam ani jednego wynalazku rosyjskiego. Rosyjska inteligencja, która. Proszę wziąć pod uwagę, że pierwszy uniwersytet rosyjski to był wtedy, kiedy przejęli nasz Wileński, czy Lwowski. Rosja nie miała żadnej wyższej szkoły do tego pory, do tamtego czasu. Teraz się mówi, że to był jakiś tam w Moskwie jakiś w 1690-tych latach jakiś kupiec założył jakąś szkołę. No ale to jest fikcja, bo kupiec założył szkołę w własnym budynku i tak dalej, to nie jest uniwersytet, nie, to jest zupełnie co innego. Czyli innymi słowy, pierwsze, pierwsze wyższe szkoły w Rosji powstały po przyjęciu polskich uniwersytetów po rozbiorach. Pod koniec XIX wieku większość wykładowców i język w Petersburgu, na przykład wykładowy, był niemiecki, a nie rosyjski. Czyli nie mamy żadnych dowodów, że istniała jakakolwiek nauka rosyjska. Proszę pamiętać, że jeszcze do 1870 lat to się nie mówiło Rosja, tylko caryca moskiewska. Car Moskwy, Moskwiciń to był. Się, ten Miskiewicz opisuje wyraźnie, że idziemy hajda na Moskwicina, nie? Pan Tadeuszu. To był Moskwicin. Wszystkie piesi z powstania listopadowego czy Styczniowego to była walka z Moskwicinem. Tak to było w tym czasie. Dzisiaj się stworzy tego Rosja, ale to nie ma żadnego związku. To jest raz, dwa po 20 roku czy w czasie między 16 a 23 wymordowano większość inteligencji która się zaczęła tworzyć albo ona uciekła jedno i drugie zostali, jakby to powiedzieć inżynierowie kontraktowi którzy przyjechali skąsić tam plus wyrobnicy miejscowi to nie jest żadna nowość car Iwan Groźny jak wygrał z Tatarami i uwolnił się z jarzma tatarskiego, to przy pomocy włoskich lutników i, i artylerzystów, włoskiego wojska, a nie własnego. Potem Piotr Wielki to samo. Przecież nie on walczył. Rosyjscy żo znaczy, żołnierze prowadzeni przez y, oficerów zachodnich. To był kontrakt, który się podpisywał na 10, 15 czy 20 lat i w ten sposób się zarabiało. To było szczególnie znane we Francji czy we Włoszech, bo tam był nadmiar tych oficerów. W związku z czym mówi, nie ma żadnego wynalazku rosyjskiego, czyli nie ma żadnej nauki, która by coś tworzyła. Zawsze tam z tyłu stały służby, które wykradły jakieś jakby to powiedzieć, wynalazki, patenty i tylko przerabiano to. I teraz, to dotyczyło tak zwanych nauk technicznych, które łatwo możemy sprawdzić. No, czy to samochody, NSU, tam i tak dalej, to wszystko możemy sprawdzić. Ale to samo dotyczyło medycyny. Czyli innymi słowy, kontrola nad społeczeństwem musiała być w jakiś sposób prowadzona. Czym wyższy poziom był rozwoju techniki, tym bardziej starano się tą kontrolę zachować, bo wiadomo, że społeczeństwo może się burzyć. I wracamy do nowych lat 30. Już w latach 30. powstały pierwsze programy kontroli i manipulacji społeczeństwem. Mówię programy, dlatego że sposoby to istniały już dawniej. To już za czasów krucjat jak należy to społeczeństwo manipulować, żeby ono chciało robić to, co my chcemy. Natomiast programy, dlatego że powstały już komputery. I pierwsze. Zastosowanie komputerów, to był y, grant Hewlett-Packarda y, na temat y, właśnie y, możliwości handlu. Chodziło o to, w jaki sposób zwiększyć handel w danym terenie. I to, co dzisiaj nazywamy segregacją śmieci, to nie jest żadna segregacja śmieci, która służy nam. To chodzi o to, żeby za... Y, Nasze pieniądze, czyli podatnika, bo my musimy płacić za tą segregację, firmy poszczególne wiedziały, co można w danym terenie sprzedawać. Dlatego w marketach się pytają zawsze o kod mieszkania, bo w ten czas mamy, aha, w tej dzielnicy kupiono na przykład 200 tysięcy baterii, a w tej kupiono tylko 5 tysięcy. To znaczy, że trzeba tutaj zwiększyć reklamę, bo to się nam opłaci. I w tym celu jest segregacja śmieci i w tym celu są te wszystkie programy robione. I teraz, jeżeli komputery do tego wykorzystano, a 4 lata pracowały, 40, chyba 6, 50, tam jeden czy dwa zakończono program, i dopiero potem wojsko to wzięło. A wcale nie, że wojsko zaczęło pierwsze. Żeby to robić, to trzeba było ludźmi w sposób bardziej mm, jawny, w sensie możliwości technicznych. A jednocześnie tajny dla nich. No bo jak ktoś rozumie, że jest niewolnikiem, to żadna no to jest. Wiedza, to, 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 to jest strata dla mnie. On musi działać to, co, robić to, co ja chcę, ale żeby on z niego się zdawało, że on to sam robi. Czyli tak mu trzeba podsuwać informacje. I po to powstał tak zwany program MK Ultra w Stanach Zjednoczonych, yy, który miał za zadanie właśnie manipulacją ludności. Yy, my wiemy to ze szczątkowych danych. Które y, ujawniły się, bo na przykład jakiś oficer, który w tym pracował, nagle zginął wyskakując z dziesiątego piętra albo coś takiego, mimo że miał się spotkać tam z kimś i coś wyjaśnić. Więc y, po prostu likwidowano świadków. Są już, jest już kilka filmów co najmniej na ten temat. Y, także filmów przedstawiających te wydarzenia w Rosji. Dlaczego w Rosji? A no, bo w Stanach Zjednoczonych jest, jednak ta. Otwartość demokracji była większa niż w Rosji, czyli w Rosji na tych więźniach można było robić całą masę eksperymentów, które nigdy światła dziennego nie ujrzały. Na przykład w latach chyba 50. było ludożerstwo na Jenisjeju, na wyspie na Jenisieju. Jest na ten temat film już opracowany, pokazujący, jak ponad 5 tysięcy więźniów uwięziono na wyspie i nie dostarczono im żywności. W bardzo prosty sposób żywność się utrzymywała. Najczęściej brano kobiety, wieszano je za nogi na drzewach. Dlaczego na drzewach? No bo jak na ziemi, to zwierzęta mogły sięgnąć, wiem, trzeba to było wyżej. I odcinano mięśnie z ud czy z pośladków, bo w ten czas ona żyła przez tydzień i mięso się nie psuło a jak y, był zabito ją od razu, to by się popsuło i by nie można było tego jeść. To są filmy dokumentalne, które to pokazują. Y, coś takiego jeszcze zrobiono, na przykład specjalne obozy dla wyższych y, oficerów, pułkowników, generałów, którzy byli skazani też za jakieś tam zbrodnie. No trzeba, y, wyższemu y, dowódcy należy się jakiś tam lepszy splendor, między innymi dostarczano im kobiety no to zamykano jakieś miasteczko, brano wszystkie kobiety między 20 a 40 rokiem życia, te które się nadawały jeszcze, wkładano do pociągu, włożono do takiego zamkniętego łagru, no i tam je używano zgodnie z przeznaczeniem, w ten sposób, że w ciągu pół roku czy roku większość z nich ginęła, umierała, bo zamordowano, bo się tam bili i tak dalej. I to, jest, to są filmy, to trzeba oglądać y, rosyjską kinematografię, bo oni to tam przedstawiają w taki sposób, że nikomu normalnemu by to do głowy nie przyszło, że coś takiego może istnieć. To dopiero można zobaczyć na filmie, jak stopień wyrodnienia następuje. A to wszystko było robione nie na zasadzie y, przypadkowości, tylko celowości. Najlepszy dowód, że ten najlepszy taki rosyjski przywódca Gorbaczow, więcej ludzi zamknął w tak zwanych przychuszkach, niż Stalin w obozach koncentracyjnych. Z tym, że obóz koncentracyjny to mu no, zginął, to tu i tu mógł zginąć, nie? bo jak mu przedawkowali leki, to ginął. Natomiast w obozie koncentracyjnym to mu zęby wybili, nogi połamali, ale żył. I myślał. Natomiast w przychódrze stosując elektrostrząsy czy jakieś inne wstrząsy kardiozolowe czy insulinowe, czy lobotomie, no pozbawiali go, zrobili z niego roślinę. On się zachował mniej więcej w ten sposób. Ale ładna pogoda. Ja lubię pogodę. W ten sposób reagował tylko człowiek. Mi go nic nie obchodziło. On miał wszystko wyprane. I to było w latach 80. Nie w żadnym tam okresie stalinowskim. A gdzie teraz żyje pan Gorbaczow? No w bazie marynarki wojennej w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. No to czym on był właściwie agentem? I co on robił? I takich zmian jest cała masa. I teraz, żeby opracować takie eksperymenty, to trzeba było przeprowadzać doświadczenia. Jest parę filmów amerykańskich na ten temat, jak się te doświadczenia robi. Oczywiście w Ameryce jest to lepsze niż u nas, że tam po tych 25 czy 30 latach część dokumentów się odtajnia. Można wejść, ja mi się udało wejść, i mało tego yy, mogę pokazać dyskietki, bo CIA sprzedaje to normalnie. Oczywiście nie ma dokładnych danych, co i to, ale yy, są na przykład rachunki Ile jaki program jaki uniwersytet robi? Czyli na przykład uniwersytet tam XXY dostał 30 tysięcy czy 50 tysięcy na badania takie i takie. Większość tych uniwersytetów nie ma pojęcia nawet, czemu konkretnie te badania służyły, bo dopiero zebranie tych wszystkich prac dawało odpowiedź. Ale po yy, Wysokości sumy wynagrodzenia można się zorientować, co było ważne dla danego uniwersytetu, znaczy dla danego programu, a co było mniej ważne. Nie? Bo jak dostał 100 tysięcy, a drugi 10, to, to wiadomo, że za 100 tysięcy był ważniejszy niż ten za 10. I takie dane są oficjalnie dostane, dostępne, to nie jest żadna tajemnica. Więc jeżeli to było robione tam, to znaczy, że u nas to samo było robione, i na to, to do tego nie mam żadnych wątpliwości, że tak postępowano. I yy, takie rzeczy jak telepatia, czy wmówienie komuś postępowania takiego czy innego jest stuprocentowo możliwe. Taki prosty eksperyment, który u nas były dość często powtarzane po koniec lat 70., początek stanu wojennego. Ukazywanie się cudów, czyli jakieś tam drzewo nagle zaczynało krwią płynąć albo jakiś tam obraz się pojawiał na tym. To żaden, żaden cud, to jest zwykły hologram. Jest, są związki chemiczne zwane ciekłymi kryształami. Wystarczy w ten ciekły kryształ, parę kropli krwi włożyć różne temperatury, bo ciekły kryształ reaguje na temperaturę. nawet takie termometry do przyczepiania. Czyli ja mogę 500 metrów czy 1000 metrów dalej pomalować coś ciekłym kryształem z kilkoma krwinkami i to sobie tam leży. A Na przykład po pół roku przyjść i laserem to oświetlić i to. Uzyska z powrotem formę roztworu i ścieka w postaci krwi. No i przychodzi wielki uczony, i tak, to są krwinki ludzkie tutaj drzewo zapłakało krwi, krwawymi łzami, a to się okazuje, że to odpowiednio wcześniej jakiś tam pan pomalował pędzelkiem, a w określonym dniu określonej godzinie grupa ludzi tam stała. O, 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 widzę, tam się krew ukazała. Takie sztuczki robiono już w czasie faraona, że księżyc zachodził, bo, bo oni nie wiedzieli, co to jest. I, i mówię, to, to jest możliwe, zrobienie hologramu na siebie to żaden problem przecież. Jeżeli pokazuje się już nad stadionem postać jakiegoś tam bóstwa, i, i ludzie w tej chwili jest znane, Około 80 tysięcy wyrazów na określoną częstotliwość w czterech podstawowych językach czyli mniej więcej po, 000, po 15 tysięcy słów w danym języku, a żeby czytać wystarczy 3 tysiące, które mogę wmówić komuś do mózgu i on będzie słyszał dźwięk. On będzie rozumiał słowo, bo to jest zakodowana fala elektromagnetyczna. Ja, to, co u nas pokazują dzisiaj jako krzesła, y, krzesła y, prawdy, tak zwane, to są lata 40. Dzisiaj nikt tak tego nie robi. Dzisiaj się ustawia cztery yy, mierniki w kątach pokoju, gdzie my rozmawiamy, nakierowane na danego człowieka i ruch jego fal mózgowych pozwala w skanowanym yy, obszarze komputerowym na, na ekranie pokazywać mi, które części zaczynają pracować. I to wszystko jest znane. To już nawet filmy są kryminalne z Angeliką Jolie, które pokazują właśnie, jak to się robi. To, 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 to jest... Stosowanie tych tak zwanych krzeseł prawdy to jest właśnie dystans, jaki dzieli naszą naukę od tego, co się na świecie dzieje. To jest 70 lat. Kontrola społeczeństwa bardzo łatwo można zrobić, na przykład, kiboli, którzy będą atakowali, kiedy my chcemy, czy będą zamieszki, kiedy my chcemy. Żeby tłumem takim kierować, to wystarczy 20 osób i 300 osób robi to, co my chcemy. Wszystkie zamieszki. Nie ma od 250 lat nie ma żadnej rewolucji w żadnym kraju na świecie, która wybuchłaby oddolnie. W wszystkich krajach na świecie wszystkie rewolucje były sterowane. To jest raport CIA. Nie ma żadnych oddolnych. Bo jeżeli państwo jest tak spenetrowane przez wywiadowców i agentów, to jeżeli powstanie jakakolwiek grupa, to już odpowiednie służby o tym wiedzą. O tym, że Wałęsę przywieziono yy, łódkom do, do stoczni, to przecież wszyscy już wiedzą. Jak to napisałem w 1992 roku w takiej książce, którą z pułkownikiem Rajskim wydawałem, to przecież niemożliwe. To było wszystko wiadome. Musi pan zmienić definicję rządu. Od co najmniej 300 lat, rząd to jest grupa ludzi, która na danym terenie ma zachować spokój i zbierać jak najwyższe podatki. Po to są rządy. Żaden rząd nie prezentuje ludzi, którzy tam mieszkają. Bo temu służą właśnie wybory, które się tak robi. Gdyby rząd służył ludziom, to by musiały być wybory jednomandatowe i to jeszcze w dodatku możliwością konieczną odwołania danej osoby. A teraz nie ma tego. To jest pierwsza rzecz. Teraz yy, najważniejsze są podatki, ściąganie podatków. I grupy tak zwanych aktorów sceny politycznej to doskonale robią. Proszę zauważyć, że na przykład w Polsce przechodzenie z jednej partii do drugiej to jest normalność. Czyli on nie ma żadnego yy, kręgosłupa, tylko po prostu tu, gdzie mu płacą albo gdzie aktualnie ma wykonać polecenie. I tam siedzi. Dlaczego nie może być zamieszek? No bo zamieszki to są wybite szyby, to są jakieś inne rzeczy, a to powoduje straty. To po co ja mam tracić? to wolę zmienić tego. Agencje CIA mówią, że w tej chwili o wiele taniej jest wykonać przewrót w krajach afrykańskich, niż na przykład podnieść płace robotnikom. To jest oficjalne dane i dlatego w Sierra Leone i sąsiednich krajach zostało wysłane wojsko, a nie medycyna. Bo to jest tańsze. Proszę pana, już w latach 40. chyba uchwalono, że kraje nie powinny być większe jak Około 5 do 8 10 milionów ludzi, dlatego że taką grupą się da łatwo manipulować. Natomiast większe kraje stwarzają niebezpieczeństwo, że mogą powstać siły, które będą się chciały wyzwolić i będą miały możliwości techniczne. Proszę zauważyć, że Europę właśnie w ten sposób się dzieli. Żaden kraj nie może być większy niż te kilka. Milionów ludzi, Czechosłowacji, Jugosławii i tak dalej podzielono. Teraz Ukrainę się tak podzieli, zaraz potem pójdzie Polska i będzie cała Europa podzielona na takie malutkie krajki. bo od 1600 gdzieś powiedzmy 80 lat rządzą korporacje, czyli te kampanie. Kompanie, one obejmują i im jest wszystko jedno. Problem polega nie w budowie fabryki w jakimś kraju, czy eksploatacji. Problem polega tylko i wyłącznie w dostępie do czystej wody. Bo wody przewieźć nie można do produkcji. Jak Nixon wszedł do Chin, to od razu tam za nim poszedł kapitał, bo tam była czysta woda, bo tam nic nie robili. Po 50 latach Chiny się całkowicie zdewastowały. Rzeki są tak zniszczone, że tam się nic nie da robić. To co zrobili Amerykanie? W 2007 roku zaczęli uciekać z Chin. Teraz Wenezuela, RPA, Rodezja, Namibia. To są kraje, gdzie się przewodzi, przechodzi przemysł amerykański, przenosi. A Chiny już stracone. U nas się mówi, że Chiny to jest jakiś tam potencjał. Guzik, prawda? No co z tego, że mają tam już nie pamiętam ileś tych miliardów papierków. A co oni z tym zrobią? Mogą sobie wybrukować. Proszę zauważyć, gazeta wyborcza. Zresztą w Polsce nie ma ani jednej gazety polskiej. Nasz dziennik to podał, wszystkie gazety są niemieckie, sześć jakichś parafialnych tylko jest jeszcze własnych. Ale wszystkie są niemieckie, tylko że zapomniano podać, że od 49 roku, jak powstało NRF, na 99, czyli do 2099 roku, cała mass media plus nauka i edukacja jest w rękach amerykańskich. Czyli wszystkie gazety u nas są amerykańskie. I to widać. Gazeta Polska, Gazeta Wyborcza czy jakakolwiek inna cały czas mówi o zagrożeniu Putina y, dla Polski. No to trzeba być idiotą, żeby takie rzeczy brać poważnie, dlatego że na tych samych stronach amerykańskich można znaleźć, że w tej chwili armia rosyjska ma 2700 czołgów, a armia Ameryka... Przepraszam, 2700 samolotów, a ma... armia amerykańska ma 16 tysięcy tam z czymś. Rosja ma 700 helikopterów, Ameryka ma 8000. Rosja ma, nie ma w ogóle tak zwanych aerospace, czyli wojsk kosmicznych, Ameryka 25%, czyli czwartą budżetu przeznacza na to. Nie wiemy, co to w ogóle jest. Proszę zauważyć, Ameryka ma prawie 1,5 miliona żołnierzy, ileś tam tysięcy czołgów i tak dalej, i to kosztuje 1,4 budżetu. Ma 16 chyba eskad tych statków, nie, okrętów wojennych. I na to idzie jedna czwarta budżetu. I potem jest jedna czwarta budżetu na coś, co się nazywa wojskami kosmicznymi i nie wiemy, na co to idzie. Nie mamy żadnych danych, nic. A są, można znaleźć aerospace. Są całe, nawet dowódców można znaleźć wszystkich. Tylko co oni robią, nie wiemy. Program Harb, o którym się mówi, bo to już wyszło na jaw. Ale takich stacji jest 16 na całym równiku. Są mapy tego, można to wszystko zobaczyć. Jeżeli cały równik jest tak otoczony, to w każdym dowolnym miejscu na kuli ziemskiej można wywołać trzęsienie ziemi, można wywołać powódź. Zrobienie powodzi to nie jest żaden problem. Woda w atmosferze nie jest w postaci kropelek, tylko w postaci rzek. Jest mniej więcej pięć rzek takich na północnej półkuli i pięć na południowej. Mają po 10 tysięcy kilometrów długości i około 400 szerokości. Wystarczy przebić taką, taką rzekę, i to wszystko spada jako potop na ziemię w dowolnym punkcie. Pierwsze takie doświadczenia to był 74 rok. Można to znaleźć w postaci mrozów, które czy, czy jakby to nazwać. No, nagłego ochłodzenia w Kalifornii, gdzie śnieg się pojawił na plantacjach cytrusów w maju, nie? Co jest absolutnie niemożliwe. No chłopcy, jak robili z Alaski te swoje eksperymenty, no to się pomylili o parę stopni. W Zamiast na Ocean Atlantycki, ten spokojny to spadło na Kalifornię. No. To, to, to zawsze przy pierwszych próbach są błędy. To nie jest nic nowego. I to powoduje, że te siły grożą. Już nie mówię o samej technologii, bo jak my się chwalimy tutaj, to znaczy nie my tam, te osoby, które tam udają, że się na tym znają w naszym rządzie, że mamy F16. To jest konstrukcja z lat 60. Egwit ma F32, Izrael ma F35, Amerykanie latają na F57B. Nie ma w ogóle porównania. Amerykańskie samoloty mają 13,5 tysiąca mil na godzinę, a nasze mają 2000 km. To, to nie ma porównania w ogóle. Co jest co? F35 jest cięższy o wie, czy, czy tony. A niby ma te same parametry. To, co to jest, te trzy tony przy dzisiejszej miniaturyzacji elektroniki. Bo tyle technicznie można znaleźć takie różnice. Reszcie nie można. No to, co to jest, skąd to jest? To wszystko inaczej wygląda. To są stare niemieckie technologie ze 30. To skrzydło i tak dalej, ten samolot niewidzialny. To są wszystko konstrukcje z lat 30., 20. Niemcy yy, w praktyce. Tej wojnie hiszpańskiej sprawdzili sztukasy, które były stosunkowo tanimi jednostkami w budowie. One się sprawdziły doskonale, bo przy tamtej obronie to, to sztuka spełnia swoje zadanie. Dlatego Niemcy w ogóle nie budowali na przykład samolotów strategicznych, żeby z wysoka bombardować, bo te z niskich one były tanie w budowie. Więc to jest zawsze tak. Różnica między koncernami, koncernami doprowadziła do tego, że. Taniej to, no, a nie wydawać duże pieniądze. No i dlatego sztukasy weszły w ten, a samoloty odrzutowe, czy spodki latające, czy, czy te skrzydła, nie weszły w technologię budowy. Ale tu jest jeszcze cała masa innych dziwnych rzeczy. Na przykład, dlaczego taki kraj pastuchów, jakim w tym czasie była Argentyna, miał pierwszy elektrownie atomowe? Skąd? A gdzie zniknęło prawie 4 miliony Niemców po wojnie? Gdyby rzeczywiście było tak, jak nam mówią, że Gestapo zamordowało tych wszystkich inżynierów, to powinny być groby. Jeżeli Niemcy jeżdżą gdzieś tam na, na Syberię i znajdują ślad, że tam niemiecki żołnierz zginął, budują krzyże, a tutaj zginęło kilkaset tysięcy inżynierów i techników i nie ma żadnego grobu. Żadna y, wdowa niemiecka nie upomina się nie przychodzi kwiatów składać. Dlaczego? A potem się dowiadujemy, że był program Spinaci. Większość tych inżynierów wylądowała w Stanach Zjednoczonych. Uzyskali obywatelstwo. Jeden z najbardziej cenionych, stu najlepszych Amerykanów to jest Von Braun. A jaki on jest Amerykanin? Poza tym było dwóch Von, Bra von Braunów. Wiecie Państwo? Nie wiecie, no. Dwóch no braci było. Jeden poszedł do Amerykania, a drugiego Rosjanie zabrali. I te wszystkie rosyjskie, te Buriany i tak dalej. To ten Von Braun robił właśnie. Dopiero jak Burian wybuchł i tam zginęło, tego to przestali. Od tamtego czasu proszę zobaczyć, że nie ma ani jednego eksperymentu rosyjskiego. Nic nie zrobiło.